Hej, cześć się nam wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek z XCOM Enemy Unknown. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przetestowaliśmy w boju nasze pistolety laserowe. I cóż, teraz przejdziemy po prostu dalej. Musimy też ulepszyć sobie nasze interceptory, ale no, musimy je najpierw naprawić. W sumie mógłbym zamówić też nowy, miesięcznie to 20. Nie, na razie nie. Dwa starczą, jak je ulepszymy, to będzie dobrze. Dobra. Skanujemy w poszukiwaniu obcych. Lecimy. Ukończono budowę przekaźnika satelitarnego. No i fajnie, mamy nowy przekaźnik. Dzięki temu możemy mieć dodatkowe dwie satelity. Ja sobie je zbuduję. Buduj, produkuj przedmioty. To tu? Satelita, tak. Moduł namierzający. To zaraz. Satelita. Razy dwa. I okej. I wystrzelmy. Czemu? Nie mogę, przecież zrobiłem. Halo. Aha, bo to się czasowo robi. No tak, satelita nie powstaje instant. Dobra, to 20 godzin tam się... 20 dni! O ja pierdolę. No to sobie trochę poczekamy. Dobra, ale za chwilę będziemy mieli kombinezon. Dobra. Zapoznawszy się z wieloma raportami naszych żołnierzy z wykonywanych misji bojowych, uznaliśmy, że powinniśmy odpowiedzieć, dobrze przeczytałem, na zgłoszone przez nich zapotrzebowanie na mechanizm umożliwiający mi wspinaczkę na polu walki. W ten sposób powstał ten pancerz o średniej gęstości, wykonany ze stopów obcych w celu maksymalnej redukcji jego wagi. Mimo zmniejszenia grubości płyt, właściwości ochrony pancerza nie zmieniły się, a to dzięki wielowarstwowemu kompozytowemu wypełnieniu kombinezonu. Jezus, to brzmi tak mądrze, a jak nic z tego prawie nie zrozumiałem, musiałbym chyba przeczytać 3 razy to zdanie. Zamontowanie chwytaka pneumatycznego pozwoli naszym żołnierzom wspinać się na różne obiekty w celu uzyskania taktycznej przewagi wysokości. Mikroserwomotory wykorzystywane w tym systemie przyspieszają refleks operatora i zwiększają jego szanse na uniknięcie nieprzyjacielskiego ostrzału, a także bla bla bla, zwiększają jego możliwość ruchu. Dobra, lepszy pancerz. I teraz co? Technologia obcych 3 dni, dobra. Dział techniczny, produkuj przedmioty. Pancerz chitynowy nie mogę, ale ten pancerz tam jakiś tam. To jest strzelba laserowa, to nie, to nie. Kamizelka z nanowłókien, nie, to jest tutaj, tak? Pancerz skorupowy jest lepszy. Chyba. Tyle, że to ma jeszcze ten, spinaczkę. Bo ja tutaj widzę tak, widzę to po wyglądzie po prostu, no to jest po prostu średni pancerz, a to już taki bardziej ciężki, no ewidentnie widać, że jest wytrzymalszy to elo. A, i zapomniałem, że koszary, tutaj nasza Volkova awansowała na kapitana? Od kiedy? Aha, bo tak, bo my mieliśmy tam szturmowca, którego mogliśmy zrobić. Zmysł taktyczny. Agresja. Dobra, szturmowiec to szturmowiec. Wypłoszenie. Dobra. Ale jej nie będziemy zbytnio korzystać z jej wdzięków i w ogóle. Ewentualnie możemy tutaj jej dać strzelbę laserową, której i tak nie mamy, więc elo. Dobra, nieważne, i tak z niej nie korzystamy. Ale tutaj Vargas awansował na sierżanta i może być już... Możecie nim zostać. Ja wiem, kto nim zostanie. Nim zostanie człowiek, który jest na moich streamach
jest całkiem aktywny i tu będzie Edheld. Zatem witaj Edheldzie. Witam cię jako sierżant Iwan Vargas. Dobra, przejdziemy dalej. Zaraz windę sobie zrobimy. Prowadzenie ludności. Dowódco, na Hologlobusie śledzimy kilka zgłoszeń porwań. Ustalam współrzędne. Okej. Japonia. Buenos Aires. Buenos Aires na pewno nie, bo tam nie jest tak duża panika. Francja albo Japonia. O, Francja. Raczej. Nie dość, że naukowcy, to jeszcze panika się zmniejszy w ogóle. Lecimy! Francja! A tutaj właśnie Ragbuffer miał dodatkowe miejsce w ekwipunku. Co my mu tu możemy dać? Granat? Może lepszą kamizelkę? Apteczki. Kurde, by miał 6 apteczek. To było fajne. No ale skoro... Może mieć ten granat. No w sumie czemu nie? Vargas ma scope'a, granat tutaj. Miotaczukowy, dobra. Chociaż w sumie... Tak. O, i masz tutaj granat obcych. Zawsze coś. I lecimy! Przekujcie się, uderzeniowy jeden. Francja prosi o pilną pomoc. Ciekawy zbieg okoliczności. Odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii. Lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół. A to jest takie, że musimy uratować cywili, bo te misje są trudne. Czy muszę po prostu zlikwidować obcych? Chyba zlikwidować obcych, tak wnoszę po jego ostatnim zdaniu. Ach, jak te pancerze majestatycznie wyglądają. Centrala, Wielkie Niebo zbliża się do miejsca uprowadzenia. Tak. Uderzeniowy 1 czeka na rozkaz desantu. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Uderzeniowy 1 może atakować wroga. Uważajcie na siebie. Dobra, Vargas. Wbijaj tutaj za te doniczki. Jedu. Do Vargasa. Boże, to już jest Edheld. Przyzwyczaiłem się, że to Vargas. Skorpion. Niech będzie, że tu. Nie rozdzielajmy się bardzo. Ragbuffer. Tutaj. Za to. Z tego. Nie wiem, co to jest. To jest hatchback czy jeep? Bardziej hatchback. Okej. Etnicznik. Jeden snajper przyda nam się tutaj. Arak buffer, to tutaj warte sobie strzel. I tutaj niech przyjdzie do ciebie Milton. Kudzielca. Ale ja wiem, że tam na pewno nie są tylko chudzielce. Ty. Dobra. Vargas. Podbitu. Do tej fontanny. I Warta. Jedu. Tutaj. Skorpion. Tutaj. Aha. To się troszkę kiepsko zlokalizowałaś. Łeś. Dobra. Ragbuffer. Podbiegaj tu. I powiedz, że możesz tam kogoś zdeliminować. Nie. Szkoda. Ale możesz włączyć sobie Wartę. Zawsze coś. A Milton, no, niech się ustawi za tą... Albo tu. Tutaj zawsze latarnia go będzie chronić. Z jednej strony. I niech włączy też Wartę. Etnicznik. Dawaj tu. Możesz strzelić. Z pistoletu. Co prawda, ale możesz. 75% szans.
pistolet laserowy, proszę. No. Cóż, było do tam iluś punktów. Wow. Oho, dawaj! Pięknie. Nasi dwaj, kurde, szturmowcy tacy jakby. Boże, co ja mówię. Jeszcze się nie wyspałem po wczorajszym, zarywanie nocki nie jest dobre. 33, 57. Dawaj, Skorpion. Rozwal przy okazji ścianę. Dobra. Rack buffer, tutaj masz tyle procent. A tutaj etnicznik, tutaj to ci się przyda już pistolet, znaczy ten, karabin. Dawaj, 55, raczej trafisz. Cóż, trudno. Ale Edheld już go trafi. No cóż, nie udało się, ale przynajmniej wiemy, że tam są mutony. I wiemy, że Vargas może teraz bezpiecznie sobie pierdolnąć tutaj rakietę. I nie będzie to w ogóle nic dziwnego. A, nie możesz strzelić w tej samej turze. Ale możesz oddać strzał. Ewentualnie wartę. Ale lepiej strzelić. Jednak warta by była lepsza. Oj. Jedu, ukryj się tutaj. I strzał. Wyposzenie, chociaż... Aj. Ale cóż, trafił. To dobra. Granat obcych. Tak, żeby jeszcze tego chudzielca raniło. Pięknie. Granat zawsze na propsie. Milton. Milton, gdzie ty jesteś? Tutaj. Strzał w głowę. Unieszkodliwiający. Też. Mało szans na trafienie, co prawda. A możesz dorzucić tam odłamkowym? Nie. No to cóż, spróbuj ten strzał w głowę. A nuż ci się uda. Wow, udało się. Zostało tylko tych trzech, jak mniemam. Co oni z nimi robili? Skorpion. Ty możesz tam po prostu rakietę jebnąć. Zabijesz trzech za jednym strzałem. Jeszcze ktoś został. To... warta. Tutaj też warta. Warta jak najbardziej. Tutaj przeładuj, Edheld. Warta, wszyscy. O, jeden chudzielec został. Już nie. Ktoś tam jeszcze jest. Kolejny chudzielec. Rusz się, no. Ajajaj. Zatrucie. Ale obok ciebie jest rack buffer, to ci wyleczy. My się nie będziemy z nimi pieścić. Zadanie wykonane. Proszę bardzo. Operacja Kamienny Miecz zakończona pełnym powodzeniem. A jak szybko!
Kurde, Indie mają niesamowitą panikę. Australia! Ojej! Jestem pod wrażeniem dotychczasowych wyników, szczególnie jeśli spojrzeć na panujące tu warunki. Cóż, nie są może najlepsze, ale staramy się. Milton awansował na kapitana. Kapitanie Milton. Kat. Plus 10 do celności przeciwko celom mającym mniej niż 50 razy zdrowia. Likwiduje karę do celności strzałów reakcji, pozwala mi zadawać trafienia krytyczne. A raczej to. Edhelt awansował od razu na porucznika, fajnie. Zwiększa obrażenia zadawane robotom o 100%. Dodatkowy strzał reakcji, był w trybie wartej i trafił. Niech będzie. Jeszcze robotów nie odkryliśmy. Chyba, że chodzi o tych szybowców, ale co, jak skoro jest taka opcja, to chyba będą. I Jedu też awansował na kapitana. Specjalista w walce bezpośredniej. Albo dajcie mi ich tu. Dobra, niech będzie to. I okej. I wszystko jest. W Azji się niestety zwiększyła i w Ameryce zwiększyła panikę. We Francji się zmniejszyła. W kontakcie, dowódco. A Jezus. Mogę jakoś kupić satelity? Czy coś? Szary... finanse? Nie. Szary rynek. Mogę kupić satelitę? Mogę tylko sprzedawać. No przydałoby się kupić satelitę od kogoś. W Niemczech mamy... W Niemczech mamy... Dobrze, że mamy po naszej stronie paru weteranów. Trzeba mieć niezłe jaja, żeby stanąć oko w oko z tymi potworami. Spokojnie, oni są wyszkoleni. Tankowanie. Ale tutaj możemy... Edytuj wyposażenie, działo laserowe. Szansa trafienia większa. Obrażenia jak były, takie są, ale przynajmniej przebijalność pancerza to jest po prostu lepsza. Dobra. A tutaj tankowanie, ale dalej nie mogę. Tu się tankuje. Dobra. I gotowy, uzbrojenie tu, proszę bardzo. 24 godziny, teraz nic nie wyleci. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, bo jak wspominałem, gdzieś tam, kiedyś tam, mamy jedną misję na jedną ten. Zaczyna nam brakować pieniążku, to niedługo musimy coś z tym zaradzić. Tutaj będziemy mieć dodatkowy dostęp. Tutaj mamy jeszcze na jakieś tam rzeczy. I cóż, widzimy się w następnych odcinkach. I w Skyrimie, który chyba dzisiaj nagram. Więc bajo!